W naszej miejscowości to tam niedużo się dzieje, bo to jest taka wioska, to spokojnie jest bardzo, za bardzo to nie ma tam co robić. W przyszłości sobie myślałem, że gdzieś wyjadę z tej miejscowości, gdzieś tak bardziej, żeby była rozbudowana, gdzieś, żeby coś się działo. Nie chodziłem do szkoły i później miałem problemy, miałem dużo godzin opuszczonych, no i miałem sprawę, no i tak wyszło, dostałem ośrodek. Niesprawiedliwość na pewno jest w tym, bo jak ktoś kogoś pobije, no i nie zawsze jest tak, że dostanie ośrodek, a ja nie chodziłem do szkoły, no i za to tylko dostałem. I nauczyło mnie wiele, bo już no, poprawiłem się, teraz nie uciekam ze szkoły i już jestem na razie na dobrej drodze. Na imię Mateusz chodzę do drugiej klasy gimnazjum. Trafiłam do ośrodka, ponieważ opuszczałam godziny w szkole. Wchodził też alkohol, późne wracanie do domu. Nie chodziłam do szkoły, bo mi się nie chciało. Po prostu wpadłam w trochę złe towarzystwo i to zaczęło się wyciąganie takie. No i później to jakoś stało się takim nawykiem. No to polega coś takiego na tym, że to pokaże im, że ja też potrafię wypić, że też potrafię zapalić, że nie jestem kujonem, że coś. Zaczęłam udawać kogoś innego. Ale zrozumiałam, że nie warto udawać kogoś innego, trzeba być tylko sobą. Mnie w życiu najbardziej boli to, że zawaliłam dwa pierwsze lata szkoły, znaczy gimnazjum. I teraz mam kłopoty trochę w szkole. Na imię mam Luiza, mam 16 lat. Wychowuję się, no, można powiedzieć, że sam, bo tato nie żyje. Mama opuściła mnie 4 lata temu. Mieszkam z babcią, z wujkiem. Tak sobie pomyślałem, że zostałem bez rodziców i muszę sobie jakoś dać radę z tym. No, jakoś się w sobie odnajduję, że tak powiem. No. Trochę też szukam rad jakichś u rodziny, tam u bliskich. Po śmierci taty tak właśnie jakoś wcześniej inaczej się zachowywałem, inaczej w ogóle było w szkole, a później to już, nie wiem, jakoś tak się poddałem i w ogóle, ale no, trochę się rozrobiało, wszedłem w kolizję z prawem. Z kolegami tam męczyliśmy takiego chłopaka, no i on nie wytrzymał już, no, i zgłosił to na policję. Na imię mam Damian, mam 16 lat. O przyszłości to trochę myślałem, że skończyć szkołę i pójść jeszcze do jakiejś wyższej, może na studia. No i pójść do jakiejś dobrej pracy, żeby mieć pieniądze. No pieniądze na pewno są dalej od rodziny i tak zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze razem z rodziną. Pieniądze dopiero tak na trzecim, czwartym miejscu dla uzupełnienia tego wszystkiego. Jak dostałam wniosek z sądu, to pomyślałam sobie, że moje życie się już całkiem zmieni i że ja się muszę zmienić. I postanowiłam zmienić siebie na lepsze. To jest trudny proces, bo nie od razu da się zmienić człowieka na lepszego. No i został mi nauk palenia papierosów tylko. Są momenty w moim życiu, nad którymi się zastanawiam, co będzie dalej. Co potrafię, czego nie potrafię, co będę mogła osiągnąć, a czego nie. Miałam taki, wiesz co, ciekawą sytuację. Rozumiesz, jechałem sobie ładnie, pięknie. Mrozik był i słuchaj, staję i mam problemy. Wiesz. Jakie? No o co chodzi? Widzisz, woda mi się w chłodnicy zagotowała.
Niewiele dostałam od życia w prezencie. Praktycznie na wszystko sobie musiałam zapracować. Moim marzeniem jest zostać mechanikiem samochodowym. Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej idę do technikum mechanicznego. Czasami pomagam komuś. Raczej nie, no ale zobacz dokładniej. Niektórzy za bardzo aż nadużywają pomocy tam rodziców i tam tych, no to myślę sobie tak, że po co to? Ja sobie jakoś nawet w miarę dobrze daję radę. Nikt mi nic nie zwraca uwagi. Myślę sobie tak właśnie, że tak innym to się powodzi, że w ogóle jadą sobie, na przykład tak jak w internacie, jadą sobie do domu, wszystko mają na miejscu, wszystko przyszykowane. No a ja co? No ja muszę sobie jakoś dać radę, posprzątać, uprać, tam gotowanie trochę babci pomagam. Trochę babcie mi, to zależy. No a inni tak mają inaczej. Też tak kiedyś miałem. Zresztą nie wiadomo, co tam los jeszcze szykuje. No najważniejsze, że daję sobie radę jakoś. Tylko żebym właśnie się odnalazł jakoś. To jest autopompa, co się podaje wodę. Zapalanie, włączasz zapłon i uruchamiasz przycisk. Raczej facet to lubił tak zaszpanować czymś albo coś takiego. No i raczej ten mundur strażacki to chyba nawet dobre takie rozwiązanie do tego. Pewnego dnia tak poszedłem na zbiórkę, tam była zbiórka, poszli moi koledzy. No i mnie zaciągnęli, poszedłem na zbiórkę, no i tak się zaczęło. Zapisałem się do tej straży, no i później mieliśmy parę wyjazdów na jakieś święta. W mundurze oczywiście. Do wartowania albo coś takiego. I tak się raczej zaczęło. Na akcji to jeszcze tak w tym wieku to jeszcze nie mogę za bardzo, dopiero jak skończę kurs szeregowego i dopiero będę mógł jeździć, bo teraz jeszcze za krótko jestem w straży. Staramy się udzielać nieletnim wsparcia, zrozumienia. Nie możemy, nie traktujemy ich tylko w taki sposób, że oceniamy ich właśnie za ten czyn, za to zachowanie, za to, za co trafili tutaj do nas, do ośrodka, tylko bierzemy pod uwagę całokształt sytuacji, w jakiej on się znalazł, bo często to, bardzo często to nie jest tak, że od tak po prostu coś się wydarzyło i on tutaj, prawda, trafił, tylko jego sytuacja rodzinna też często jest bardzo trudna, prawda? Nie ma właściwego nadzoru, to nie dotyczy wszystkich, ale niektórych nieletnich, nie ma właściwego nadzoru i właściwej opieki ze strony rodziców, prawda? To się z kolei wiąże z tym, że on ten czas wolny sobie wykorzystuje po swojemu. Często trafia do właśnie niewłaściwych grup rówieśniczych i wplątuje się w jakieś takie trudne sytuacje, wynikiem czego później, prawda, okazuje się, że popełnia jakiś czyn karalny i przez to trafia do nas. Myślę, że człowiek jest z natury dobry, zdecydowanie. Mamy wielu nieletnich, z którymi udało się tutaj coś dobrego zrobić faktycznie, że nauczyliśmy ich dobrych, pozytywnych zachowań. Bo chociażby to, że ta młodzież ma możliwość uczęszczania codziennie na zajęcia w ośrodku kuratorskim, to właśnie naszym głównym celem jest to, żeby im organizować ten czas wolny, prawda? Czyli już przez samo to on nie ma możliwości przebywania w tym swoim środowisku, na przykład sąsiedzkim, i nie przebywa z kolegami w parku, na przykład, tylko jest u nas na zajęciach, gdzie ten czas ma organizowany konstruktywnie, tak z korzyścią dla siebie po prostu. Mateusza można scharakteryzować w ten sposób. Jest to młody człowiek, który funkcjonuje w sposób dosyć zróżnicowany. Jest to chłopiec, którego charakteryzuje dosyć taki wysoki poziom inteligencji, ale nie zawsze Mateusz dociera do swoich możliwości intelektualnych. Mateusz jest chłopakiem wpływowym, ale i też starającym się zwrócić na siebie uwagę nie w ten pozytywny sposób, ale w negatywny sposób.
Luiza jest dość specyficzną osobą, która jest po pierwsze lubiana przez wszystkich, można powiedzieć, tutaj uczestników naszych zajęć. Ale też jest drugi aspekt, że jest też małe zaangażowanie z jej strony w naukę. Jest to dziewczyna o dosyć silnej osobowości. Jest otwarta, łatwo nawiązuje kontakt z młodzieżą, jest osobą, można powiedzieć, wygadaną. Damian jest jedną z wyróżniających się osób. Chodzi tutaj zarówno o pracę w grupie, pracę indywidualną, o poziom kultury osobistej. Jest osobą bardzo komunikatywną, osobą, która nie jest obojętna na krzywdę, na negatywne oddziaływanie z danych osób na grupę czy jakichś sytuacji, które zdarzają się, prawda, podczas zajęć. Jak tutaj trafiłam do ośrodka kuratorskiego, to pomyślałam, Boże, jaki obciach, dlaczego to mnie spotkało, nie kogoś innego. Ale z czasem zrozumiałam, że to mi naprawdę dużo pomoże. I tak jest, strasznie ośrodek mi dużo pomaga i w lekcjach, i w nauce, i w ogóle na ośrodku jest bardzo fajnie. Są fajni ludzie tutaj. Z jednej strony to jest kara, bo za to, co wcześniej robiłem, nie chodziłem do szkoły. Ale, no nie wiem, czasami są takie chwile, że jest fajnie. No w życiu to raczej się niczego nie boję, nie boję się ciężkiej pracy. Najbardziej się obawiam tego, że stracę blisko mi osobę. Nie wiem, żeby nie zrobić jakiegoś takiego głupstwa. Najbardziej mnie denerwuje, jak ktoś na przykład osądza kogoś. W innych mnie wkurza na przykład to, że są samolubni, wysoko siebie stawiają, nie patrzą na drugiego człowieka, obgadują. W życiu najważniejsza jest rodzina i zdrowie. Moim zdaniem w życiu jest najważniejsza rodzina. Spokojny dom. Czasami rozmyślam, czy dam sobie radę, ale raczej tak myślę, że sobie dam radę w życiu. Raczej we mnie jest więcej siły niż słabości. W życiu bym chciał osiągnąć jakiś cel, taki na przykład jakaś własna firma, własny dom, własna rodzina, żeby się wyrwać od tego, co jest teraz.